Na swojej zawodowej, prywatnej drodze spotkałam wielu fantastycznych specjalistów. Osób, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekazywały swoją wiedzę dalej. Te spotkania zainspirowały mnie do cyklu wywiadów pod hasłem Uczymy się od najlepszych. W imieniu swoim i Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej zachęcam Państwa do śledzenia tego cyklu. Wywiady ukazywać się będą 2 razy w miesiącu na fundacyjnym YouTubie, na Facebooku Fundacji im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej oraz na moim prywatnym profilu. Do posłuchania. Dzień dobry. Dziś w cyklu Uczymy się od najlepszych. Rozmawiam z Janną Piaseczną, koordynatorką Plus Hostelu. Czy często macie gości, którzy wracają do Was? Tak, zdecydowanie większość gości jest tych, którzy już korzystali z naszych usług. Spodobało im się to miejsce, które jest bardzo kameralne, bardzo domowe i wracają do nas i oni również najczęściej nas polecają dalej. Czyli w takiej promocji hostelu, miejsca, do którego się wraca, najważniejsza jednak jest ta poczta pantoflowa? Myślę, że tak, że większość gości właśnie takich, którzy chcą typowo odpocząć albo spędzić czas z rodziną, do której przyjechali, ważna jest ta atmosfera i oni najwięcej rozgłaszają wieści, że taki hostel w Koninie istnieje, w którym można miło również spędzić czas. Mieścicie się właściwie w centrum miasta, przy Placu Wolności. Tak, dokładnie. Jesteśmy w samym sercu konińskiej starówki. Wokół jest dużo przestrzeni na spacer i właśnie bulwary nadwarciańskie i park, także bardzo przyjazne miejsce, żeby odpocząć. I jest to też miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza ruchową. Tak, to jest bardzo istotne. To jest cecha, która odróżnia nas od innych obiektów noclegowych. Cała kondygnacja, cały budynek w zasadzie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, dla tych osób, które poruszają się wózkiem inwalidzkim. Co prawda mieścimy się na 3. piętrze, ale dostępna jest winda i kuchnia i pokoje są tak urządzone, żeby każdy mógł swobodnie się poruszać, przyrządzić sobie posiłek i ugotować i najeść się i również w pokojach, żeby nie było żadnych ograniczeń ruchowych. I co dość rzadkie, każdy pokój ma własną toaletę. Tak, to jest taka też cecha, która jakby nasz hostel odróżnia od innych hosteli, gdzie przeważnie łazienki, ubikacje są wspólnie dzielone ze wszystkimi gośćmi. U nas ze względu na to, że chcieliśmy, żeby ten obiekt był też przyjazny osobom poruszającym się na wózku czy z innymi niepełnosprawnościami, żeby zapewnić im taką swobodę i intymność. W każdym pokoju są łazienki, tak jak wszystko inne, dostosowane również z poręczami, z siedziskami przy prysznicach, żeby nie trzeba było dużej pomocy osób trzecich. Sama nazwa Blues Hostel wskazuje, że pokoje mają też muzyczny klimat. Tak, każdy pokój jest okraszony taką tapetą, takim wystrojem w zasadzie muzycznym, a wzięło się to stąd, że Blues Hostel został założony między innymi przez stowarzyszenie, które tutaj w Koninie organizuje bluesonalię. W tym roku minęło 10 lat od momentu powstania hostelu? Tak, dokładnie. Już funkcjonujemy 10 lat i mamy nadzieję, że przez kolejne 10 to się nie zmieni. Ty koordynujesz pracę w Plus Hostelu od lat? 4. I co w tej przestrzeni tych 4 lat się zmieniło? W ogóle jak to się stało, że podjęłaś się tego wyzwania? I co takiego wydarzyło się po drodze? Bo na pewno tutaj też hostel się zmienia. Są nowe możliwości, przyjeżdżają nowe osoby. 4 lat bardzo dobrze mi się pracuje. Muszę przyznać, że spółdzielnię socjalną rozróżnia też od innych jakby firm to, że zatrudniamy osoby z niepełnosprawnością, więc to jest takie szczególne miejsce. Te osoby często wykluczone gdzieś z rynku pracy mogą rozpocząć swoją przygodę z zatrudnieniem.
spróbować swoich sił. Czasem zostają na stałe, czasem się zmieniają. To wszystko zależy od osoby, od ich predyspozycji. Jest to praca, która no, mnie przynosi satysfakcję, szczególnie jeżeli pracownik przede wszystkim się odnajduje i nabywa nowych umiejętności. I widać zmiany nie tylko takich umiejętności przydatnych w pracy, ale często to są w ogóle zmiany takie osobowe, otwarcie na ludzi, chęć wyjścia z domu, poznawania nowych osób, gdzieś ta nieśmiałość po drodze powoli znika. To tutaj jednak mamy kontakt z klientem, w wielu sytuacjach trzeba się odnaleźć, więc to jest dla mnie taka bardzo duża korzyść wewnętrzna, można powiedzieć, bo oczywiście pracownicy, tak jak każdy inny, muszą się wywiązać ze swoich obowiązków i mają swój zakres działań, które no, muszą wykonać, tak jak każdy z nas, kto przychodzi do pracy. Bycie prezeską Plus Hostelu to jest kolejne Twoje wyzwanie zawodowe. Trochę pracuję. Zaczynałam tak naprawdę tutaj drogę zawodową od Fundacji Podaj Dalej. Początkowo jako asystent mieszkań treningowych, później jako menadżer, później tak miałam przerwę rodzinną na wychowanie córki i wróciłam z powrotem do fundacji jako koordynator projektów, a później tak się losy potoczyły, że akurat pani prezes Blues Hostelu odchodziła na urlop macierzyński. Spróbowałam swoich sił. Spróbowałaś swoich sił, koordynujesz zespołem kobiet, jak już wspomniałyśmy wcześniej. I teraz szukacie nowej osoby do swojego zespołu. Tak, teraz w tym roku jedna z naszych pracownic odchodzi na zasłużoną emeryturkę, więc zwolni nam się jedno miejsce i rozglądamy się już powolutku za zmotywowaną osobą z niepełnosprawnością, gdyż takie osoby u nas pracują, która będzie chciała podjąć to wyzwanie i dołączyć do naszego zespołu. Jakie oczekiwanie wiążecie z tą nową osobą? Jakie cechy powinna mieć? Osoba pracująca w Blues Hostelu. No cechą taką dominującą to na pewno jest gotowość do podjęcia pracy i bardzo duża motywacja. Nie ukrywam, że osoby różne do nas przychodzą. Takie, które mają doświadczenie czasami, takie, które w ogóle zaczynają swoją zawodową przygodę od Blues Hostelu. Dlatego no, my jesteśmy otwarci. Doświadczenie, które posiada dana osoba. Bardziej bym powiedziała, że ważne jest, czy są faktycznie chęci do pracy, nauczenie się nowych rzeczy, ta motywacja, żeby prowadzić no, takie normalne życie zawodowe i podejmować kolejne obowiązki. Jeżeli ktoś jest jakby bez doświadczenia, to zarówno zespół, który mam, jak i ja, wdrażamy taką osobę, przygotowujemy ją do pracy, pokazujemy wszystko. Także myślę, że były już osoby, które zaczynały pracować w Blues Hostelu. W ogóle była ich pierwsza praca i odnajdywały się. Także myślę, że wszystko jest do wypracowania, a najważniejsza jest ta motywacja. Teraz, w kwietniu 2024 roku, sytuacja Plus Hostelu jest stabilna, ale nie zawsze tak było. Muszę powiedzieć, że trafiłam na trudny okres, tak naprawdę, kiedy rozpoczynałam pracę, bo krótko po tym, jak zaczęłam prowadzić hostel, przyszła pandemia do nas, więc to był zupełnie, no dla mnie to były też nowe obowiązki, do których się musiałam wdrożyć i odemnę. Tak, nie było wcześniejszych doświadczeń. Właściwie nie masz klientów, nie wiesz, jak się sytuacja rozwinie i jak długo to będzie trwać. Tak, no poza tym no ja też wcześniej jakby nie zarządzałam hostelem. Pierwszy raz tutaj zaczęła się taka moja przygoda, żeby z takim zarządzaniem, no obiektem noclegowym tak naprawdę. Pierwszy raz miałam kontakt ze spółdzielnią socjalną od wewnątrz, więc sporo się musiałam nauczyć. A czego dokładnie nauczył Cię ten czas? Co takiego w sobie zauważyłaś, że i pomyślaj sobie, jestem na właściwym miejscu? To znaczy, no na pewno gdzieś taka cecha osobowości moja wyszła, że mimo wszystko trzeba zrobić tak, żeby było dobrze. Osoby, które tam pracują, pracowały tam dalej. Wiele firm się wtedy mniejszych pozamykało, więc na pewno szukanie rozwiązań, żeby hostel jednak działał, dużo szybsze tempo, żeby się nauczyć, czego możemy skorzystać jako spółdzielnia, z czego nie. Gdzieś pierwszy raz też jakby to był taki mój obowiązek, za który odpowiadałam sama.
ma tak naprawdę wcześniejszych, że tak powiem, zawsze był jakiś zespół, który się wzajemnie wspierał. Tutaj to stanowisko gdzieś tam było samodzielne, więc też taka próba chyba charakteru. No i jakoś nam się udało. Tak dużo, że tak powiem, tutaj wsparcia miałam największego w naszym zespole, takim kadrowo-księgowym, które również ze mną szukało rozwiązań, sprawdzało, czy możemy się starać o pieniążki z tego miejsca, czy z tego miejsca, jak zrobić tak, żeby pracownicy dostawali tą wypłatę, co oni mogą robić w ten czas, kiedy nie ma gości, tak, żebyśmy jednak funkcjonowali w miarę normalnie, żeby tak naprawdę nasze rodziny funkcjonowały normalnie, bo wiadomo, że jak się zmienia budżet to pracownika, to nie tylko on jakby tego doświadcza, tylko też rodziny. Nam się udało, przetrwaliśmy w takim składzie, w jakim byliśmy, a później szybko po tym, jak minęło parę miesięcy, wybuchła wojna na Ukrainie, więc kolejna sytuacja zupełnie i znów byliście nowa. Otwarci na nowe doświadczenia i na przyjęcie nowej grupy gości o takich też innych specyficznych potrzebach. Tak, dokładnie. Tu jednak bardzo ściśle współpracowaliśmy właśnie z Fundacją Podaj Dalej. Zuzanna się do nas odezwała z pomysłem właśnie, że chciałaby pomóc osobom, rodzinom tak naprawdę, które mają wśród siebie osoby z niepełnosprawnością. No gdyż oni mieli taką największą trudność, żeby się wydostać z tego kraju, gdzie było niebezpiecznie i też znaleźć miejsce, w którym mogliby się schronić na ten czas, bo no wiadomo, jeżeli ktoś się porusza wózkiem, to nie każde, nawet chętne osoby, mimo że było ich bardzo dużo w Polsce, chętne otworzyć swoje drzwi dla uciekających osób z Ukrainy, no nie miały możliwości przyjąć kogoś poruszającego się wózkiem. No my oczywiście otwarcie zgodziliśmy się i zaczęliśmy współpracować i długi czas, bo to ponad rok, było kilkanaście nawet rodzin, które no w międzyczasie się rotowały. Przez te pierwsze miesiące były u nas, mogły odpocząć, troszkę się uspokoić, przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości i jakby rozpocząć życie w Polsce i u nas w Koninie. Bo to była też taka bezpieczna przystań między tym niebezpiecznym życiem w Ukrainie, skąd musieli uciekać, a tym, co będzie później, czyli wynajęciem innego własnego już mieszkania. Tutaj dużo jakby pomogła atmosfera i samego Konina, i atmosfera, która panuje w fundacji, i również u nas w hostelu, że wszyscy są właśnie otwarci. No znają jakby tematykę związaną z niepełnosprawnością od lat, więc osoby, które przyjechały, były ciepło powitane i miały wsparcie po prostu, mogły i z nami porozmawiać, i ponieważ tych rodzin wiadomo było więcej w jednym miejscu, więc oni między sobą mogli również porozmawiać, podzielić się swoimi trudnościami, które no wtedy dla nich były tak naprawdę jednakowe i to oni przechodzili przez to samo po prostu i zawsze najlepiej się rozumieją te osoby, które są w podobnej sytuacji. Teraz to rodziny już nie mieszkają w hostelu, już się usamodzielniły, wynajęły własne mieszkania. Wciąż mają silny kontakt z fundacją, wciąż fundacja jest ważna, ale zaczynają już żyć normalnie. Tak? Natomiast hostel funkcjonuje cały czas. Poszerza swoją ofertę o booking od jakiegoś czasu, więc trafiają też zagraniczni goście. Ale hostel to nie tylko noclegi. To również integracja, to są również warsztaty, na przykład arteterapii. Tak, dokładnie. My jesteśmy, tak jak mówię, otwarci na wszelkich klientów, także nie zamykamy się na nikogo. U nas nocują osoby, które są przejazdem w Koninie, takie, które odwiedzają rodziny, bo są z zagranicy na przykład. Są osoby z innych krajów również. Są to goście też często pracownicy firm i również uczestnicy różnych warsztatów, między innymi warsztatów arteterapii prowadzonych przez fundację. Booking to była taka nowość, którą wprowadziliśmy. Z mojej perspektywy nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy prowadzić obiekt noclegowy
bez tego, bo to w dzisiejszych czasach jest taka podstawowa usługa, z której korzystają osoby szukające po prostu noclegu. W hostelu były też kolonie małych odkrywców, w hostelu były warsztaty dla dzieci, były kolonie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to były początki jeszcze kolonii, kiedy uczestników było ciut mniej, ale tak, owszem, również udostępniliśmy obiekt, żeby dzieciaczki mogły się usamodzielniać i spędzać czas nierzadko pierwszy raz bez rodziców, z asystentami. Mieliście też bardzo ciekawą ofertę sylwestrową. Tak, staramy się wdrażać usługi takie tutaj już dla nas, dla Konina tak naprawdę, dla społeczności konińskiej, związane szczególnie z dziećmi, ale też i z młodzieżą, polegające między innymi na noclegu. I to był pierwszy raz, to właśnie próbowaliśmy w Sylwestra. Robiliśmy też w międzyczasie taką zabawę andrzejkową i teraz w tym roku udało nam się zorganizować dla starszych dzieci taką ofertę na ferie, gdzie dzieciaki mogły, to w zasadzie była grupa młodzieży, mogli spędzić wspólnie ze sobą czas bez rodziców, tylko pod tutaj okiem naszym i w taki inny sposób niż zazwyczaj, jak to teraz młodzież robi, czyli graliśmy w grę, wróciliśmy do tych zabaw takich tradycyjnych czy urozmaiceń dnia. Wspólnie gotowali, wspólnie śpiewali, wspólnie przechadzaliśmy się tam na spacerki. Także to tak naprawdę udało, muszę powiedzieć, że się udało. Teraz coś podobnego będziemy robić na przerwę majową. I tak, sama jestem matką i mam matki w zespole, więc wiem, że rodzice też czasem chcą odetchnąć, więc tak naprawdę też z myślą i o nich to była taka oferta, żeby mogli też wynikające z potrzeb. Tak, wspólnie spędzić w dorosłym gronie czas, którego na co dzień często brakuje. W ferie mieliśmy również takie warsztaty dla dzieci dzienne. Tam przychodziły młodsze dzieciaczki, takie w wieku przedszkolnym, w pierwszych klasach podstawowych i też rodzice mogli nam dzieci zostawić pod opieką, tak jakby chodziły do przedszkola. Można powiedzieć, że na ten czas, kiedy zazwyczaj chodziły do przedszkola, to przychodziły do nas i z nimi spędzaliśmy czas. Czyli takim kluczem do rozwoju każdego miejsca, a takiego miejsca hostelowego zwłaszcza, jest jednak różnorodność oferty. Myślę, że tak. Różnorodność też polega na tym, że jesteśmy spółdzielnią socjalną. Główną naszą misją jest integracja, właśnie reintegracja osób z niepełnosprawnością. Więc u nas główne takie zadania są skupione na ludziach. Założeniem hostelu przede wszystkim jest to, żeby zatrudniać jak największą ilość osób i uaktywniać ją i społecznie, i zawodowo. Wiadomo, żeby miejsca pracy powstały, potrzebne są na to finanse. Więc oprócz tej głównej usługi, czyli usługi noclegowej, która jakby pokrywa koszty naszej działalności, dodaliśmy coś więcej i staramy się cały czas tą ofertę powoli, powoli powiększać, próbując nowych rzeczy, żeby oprócz noclegów było to również i miłe miejsce do spędzania wolnego czasu młodzieży, dzieci, żeby rodzice wiedzieli, że też mogą w jakiś sposób wesprzeć się na nas, oddając swoje pociechy, tak jak w przypadku ferii to było, żeby po prostu odpocząć. No i dodatkowo dla nas, żebyśmy zbierali sobie fundusz na dotrudnianie osób albo utrzymanie tego, co mamy. Asiu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Tobie, dziękuję. Twojemu zespołowi złożonemu z samych kobiet. Tak, akurat na ten moment to są same kobiety, tak. Życzę wszystkiego, co najlepsze, dalszego rozwoju i wiary w to, że może być jeszcze lepiej. I zapraszamy do Bus Hostelu, do Konina, na ulicę 3 Maja 1-3, drugie piętro. Pamiętamy, jest winda i każdy tutaj czuje się świetnie i to miejsce, do którego chce się wracać. Dziękuję bardzo za rozmowę i zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.